robi to wrażenie, niesamowite wrażenie. Pani nakleja nową mleczną klejkę? Strasznie długo nas trzepali. O, jest strajk. Protest jest na wjeździe. Bramy do portu są zamknięte do godziny 18. Mamy jedzenie, przeżyjemy to w kamperze. Ja się boję przy tych butli. Dziecko płacze. Maroko, zaczynamy. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Nietypowo, bo w krótkich spodenkach chciałbym się z wami serdecznie przywitać ze wszystkimi osobami, tymi, które są z nami od zawsze, od jakiegoś czasu i z nowymi widzami na naszym kanale. Kilka tysięcy osób przybyło w ostatnich tygodniach i miesiącach na nasz kanał. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz, tam z tyłu gdzieś jest moja żona Kasia i wspólnie tworzymy kanał Podróżowanie. Podróżowaliśmy przez ostatnie 5-6 prawie lat w naszym kamperze, jeździliśmy po Europie. Poza Europę nawet raz wyjechaliśmy, byliśmy w Maroko, byliśmy w Turcji. Ostatnimi czasy zajmowaliśmy się szukaniem działki w Portugalii i znaleźliśmy działkę, teraz ona jest sprawdzana przez różne tam instytucje. No i mniej więcej za miesiąc mamy oficjalne podpisanie już z notariuszem, podpisanie umowy i wtedy też będziemy mogli już wjechać na tą działkę i coś tam działać. Z uwagi na to, że jeszcze nie możemy korzystać z tej działki, jakby to była nasza, to pomyśleliśmy, że zamiast stać w Portugalii w tej deszczowym klimacie, który teraz tam nastał i marznąć w naszym kamperze, to po prostu pojedziemy do słońca. No i spakowaliśmy naszego kamperka i w bardzo szybkim czasie, po prostu w ciągu 3 dni, przejechaliśmy z centralnej Portugalii aż na południe Maroka, gdzie jesteśmy i grzejemy się w słońcu od kilku dni. Wszystko wam opowiem, co tu robimy, na jak długo i po co tu przyjechaliśmy, ale najpierw pokażę wam, jak w ogóle minęła podróż, bo też mieliśmy trochę przygód. Buenos días. Would like to buy tickets to Morocco? Venga. For today? Sí. Vamos a ver. Dos personas, un caravana. Ok. Por favor. Jest strajk i będą blokować port od 11:30. To musieli byśmy teraz. Port Tangerme, the next 11. 11. You going to now. You... Musimy jechać natychmiast. How long will be the strike? For here? The strike is... How long? Many days? All day? No sabemos, voy a llamar. Nie wiem, ona nie wie, jak długo. Zdążymy? Musimy... Zdążymy, ale nie zrobimy żadnych zakupów. Nie zdążymy, bo musimy być już w porcie, godzinę przed odwiedzeniem. Here to the port, 10 minutes. 10 minut. We need to go shopping. Ah, claro. So we're thinking. Buenos, the ticket is open. Okay. Ah, if we don't touch... I give you the time. Okay. Okay. You going today, later, tomorrow. Okay. You buy today, ticket open 1 year. Okay, let's do it. Let's go. Ceuta or Tanger? Better Tanger. Tanger? Yes, the custom. For Tanger problem. For Tanger not possible alcohol, wine, beer, nothing. Okay, we don't drink alcohol. No drink, okay. Y si no, por Ceuta. Yo te digo, mira. Por Ceuta the price. The price 230 y por Tanger 280. No. Ceuta. Ceuta? Ceuta. Okay, venga. Going back, ¿vale? Algeciras, Ceuta, Algeciras, open. You only stay one or before, it's all. Polska, Maroko, krasny staw, dzik śnieżny, tu mamy kosmate szlaki i za chwileczkę się pojawi nowa naklejka. Si, no? Polonia. A, si? Pani nakleja nową naszą klejkę. A, gracias. Okay. Gracias. Nada, bueno. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Nice day. Kupiłem bilet. W
tym miejscu, w tej agencji jest o 100 euro taniej niż kupując online. 319 kosztuje online, a 220 u pani. 101 euro jest tutaj po prostu taniej. I bilet jest otwarty, ważny rok. Jedziemy. 16 minut stąd. Jedziemy na 10.29, a pani powiedziała, że strajk zaczyna się o 11.30. Więc chyba się nam uda. Zobaczymy. Przygoda. Emocje. Wjedziemy czy nie wjedziemy? Ciekaw jestem, kto strajkuje i z jakiej okazji. Bo w Polsce to wiem, że są strajki. Jesteśmy w porcie. Pierwsi. Wjechaliśmy. Było dużo policji po drodze. Tam jakimiś taśmami grudzili. Ale pan zabrał od nas bilet i się uśmiechnął. Zobaczymy. Mamy jedzenie. Przeżyjemy tu w kamperze. Możemy nawet do jutra tu stać. Wszystko jest okej. Pan wydrukował normalnie etykiety. Więc wjazd na port, ta laska powiedziała, że wjazd na port będzie blokowany. A jak już ktoś się dostał do portu, no to już odpłynie. So, check your ticket. Okay. This is the boarding card for the ship. Mm-hmm. The boarding process will start probably at 12:30. Okay. Okay. There is a strike today or something? We are going to have a protest. Ah, yeah. You know what I mean? Uh-huh. The farmers are. But is it here in the entrance ships? Or it will be here or not? No. Here is just okay. In the entrance. You are here, so we're safe right now. Well, so, super, yes. Go next to the barrier and wait. Okay. All you have to do is wait. Okay. Gracias. Gracias. Ah, super. Przed wjazdem do Maroka jeszcze pojechaliśmy na szybkie zakupy, bo już nauczeni doświadczeniem wiemy, że niektórych produktów w Maroku brakuje. Na przykład dobrego żółtego sera. Można go kupić w Carrefourze, ale jest strasznie drogi i nie jest też taki dobry. A ten sprowadzany taki dobry jest bardzo, bardzo drogi. Więc kupiłem sobie chyba kilogram, 2 kilogramy sera. Sobie i Kasi, aczkolwiek Kasia bardziej preferuje takie szynki dojrzewające, których też tam nie można kupić, więc mamy i szynki i mamy nawet dla naszych przyjaciół, którzy tam są już od paru miesięcy, mam dla nich kiełbasę i mamy zapas dobrej czekolady, tu jest 2, 4, 6, 8, 10, 20 czekolad, bo tamta czekolada to jest taka czekoladopodobna. Więc zaraz to wszystko poupycham do szafek i będziemy czekać na prom. Pan powiedział, że jedziemy, no protest jest na wjeździe, ale jak już ktoś wjedzie na teren portu, to, no to już normalnie obsługują tutaj. Przypłynie statek, zabierze pasażerów i odpłyniemy, ale chyba będzie mało osób w takim razie na tym statku, bo jak nie wjadą do portu, to jak wjadą na statek. Tak, byle byśmy tam dotarli, cali i zdrowi. Czy dziś, czy jutro, życie. Dobra. Upycham to. Posiadanie drukarki w kamperze jest bardzo przydatne. W wielu momentach naszej podróży nam to uratowało, że tak powiem, życie, bo teraz sobie stoimy tutaj, czekamy na odpłynięcie i przypomniało mi się, że nie mam zielonej karty, więc szybko na internet pobrałem kartę, wydrukowałem i już mam zieloną kartę, a tak to musiałbym szukać gdzieś do drukarki, nie wiem, czy by się to udało, więc my już od wielu lat wozimy w kamperze taką małą drukareczkę i wiele razy z niej korzystaliśmy w takich sytuacjach.
Jak widzieliście, udało się nam wjechać na prom. Poza nami jest jeszcze 5 samochodów osobowych i jeden dostawczy i koniec. Bramy do portu są zamknięte do godziny 18 w związku z protestami rolników. Tak jak w Polsce protestują rolnicy przeciwko produktom rolnym przywożonym z Ukrainy, tak tutaj protestują rolnicy przeciwko produktom przywożonym z Maroka. I żadne tiry nie mogą wjechać, wyjechać, stoją po prostu do 18 jest protest. Przedziwne, że w całej Europie te protesty teraz są tak w jednym czasie. Cieszę się, że nam się udało wjechać. Czekamy za 5-10 minut, mamy ruszyć. No i Maroko, zaczynamy. Przez to, że interesujemy się teraz budową domu z kontenera, to wiem, że 4 takie kontenery to jest 100 metrów kwadratowych. A tych kontenerów to jest po prostu od groma na takim kontenerowcu. Jest jeden, jest drugi, tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 pięter. 8 rzędów, strasznie dużo. No mnóstwo towarów, ciekawe jestem, gdzie to jedzie. Płynie. Robi to wrażenie, niesamowite wrażenie. To jest potężny ładunek. Godzinę później. Musimy zobaczyć, co nam się dzieje. To już jest kontynent afrykański po mojej lewej stronie. No i jesteśmy w Afryce. Posprawdzali, bo najdłużej grzebał w brudnej bieliźnie. Tam w tym koszyku to go najbardziej interesowało. Ale później jak zacząłem mu otwierać szafkę z Kasi kosmetykami, to on mówił, dobra, już dość. Do widzenia. Potem jeszcze jak zobaczył gitarę, to powiedział, o muzycy, jesteście muzykami. Może nie kazał nam grać tam. Ale mili są Marokańczycy przecież wszyscy. Yeah. Tam widać w ogóle Europę. Statki płyną. Rozpoczyna się nowa nasza przygoda marokańska. O Boże. No nic, witam Maroko. Dzień dobry, wróciłem. To ja, Łukasz. Prosto na bazar jadę. No nie. Piękne są. Jezu. Przejadę zaraz. Ci grają w piłkę. Tutaj banany sprzedają. Ja wiecie. Syp na półkach. Zatrzymuję się tutaj po prostu. Hola. Jako, że wjechaliśmy już w ogóle w jakiś targ przez pomyłkę, to Kaśka mówi, dobra, to idziemy na zakupy. Zrobimy sobie zakupy na jutro. No i jest jak w Maroku, jest cudownie, krzyczą. Pachnie warzywami. Super, wspaniale. Najciekawsze są te butle gazowe. To jest najciekawsze. Ta światło jest z butli gazowej. Te butle są w ogóle niezabezpieczone niczym. Ale warzywa, Jezu. Dziecko płacze.
ale ja nie wiem, gdzie ona idzie. Gdzie się zatrzymałaś? Ja się boję przy tych butli, ale ciepło przynajmniej od tego jest. Dobra, biorę tego pana. Tu pan robi jakieś takie, co on to robi? No takie placuszki ci. Halo. Hello. Tu jest chleb. Jest? No. Tak jest, masz. Kotka. Ile, 4? A pani tu wybiega na miejscu. No i piątkę i zobaczmy. Komisa kot? Kot. No, czy wzięła, nie? Dałaś jedno? Tam jedno. To po jednym, no, no, no. Pamiętam, że na były po jeden. Dobra, to jajka tu pana. Posła... this? No, this. Tu mam takie trzy ładne. Tak? No, ale weź jeszcze... ten taki. Tak? No. Co jest? Słyszysz, jak się drze tam tak było? Wszystko mi się przypomniało, ale mam lekki ból głowy po prostu. Od natłoku ludzi i od tego, że wszyscy z każdej strony krzyczą, jest mnóstwo ludzi. Niesamowite, nie da się tego opisać, kamera tego nie oddaje. To trzeba po prostu przeżyć, to trzeba kiedyś przyjechać i zobaczyć, jak wygląda market wieczorem w Maroku. Szok. Kasia, jak? No super. Przypomniało ci się? Do domu, no. No to. Super. Pierwszy. Ale jest śmiesznie tu być ponownie, bo już nic nie dziwi. Po prostu taka normalka, że panie chodzą w piżamach, w szlafrokach, że krzyczą, że ktoś te kurczaki obrabia. Rok temu to byśmy po prostu gały by nam z orbit wyszło, a teraz takie normalne na dzielni. Totalnie. Na Medynie. No, no, dobrze jest tu wrócić. Niesamowity klimat, nie do porównania. Nie ma w Europie czegoś takiego jak market, bazar w Maroku. Dobra, to ja też tam jadę w takim.